Czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan, a to znowu Titan Quest. Jak renderowałem dźwięk, bo no to chwilę jednak zajmuje, więc ponudziłem się trochę i odkryłem tutaj, widzieliście przed chwilą na mapie całość. Teraz zabijmy tego Aktaiosa, kolejnego z Telkinów, który się nam tutaj naprzykrza właściwie. O, skubany odbicie lustrzane robi. Dobrze, w takim razie zaatakujemy tego. Myślę, że to jest chyba właściwy. Bo tak to wygląda, że to jest właściwy ten Telkin. Bo mu ciągle życie spada. Widzicie, że jego jakoś tam klony zniknęły, więc musiałem akurat jakoś przez przypadek dobrze wybrać między Telkinami. No i właśnie tego za chwilę zarżniemy jak dzika, że tak powiem. Mam nadzieję, że długo się nie utrzyma. Chociaż widzicie, że trochę nawala jednak, no ale nie jest to na tyle dużo życia, żeby jakoś się tym przejmować. Oczywiście, musimy go zabić jak najszybciej, no bo tak czy siak nie chcemy, że on tutaj w ogóle żył, no ale na tyle ile się da, to po prostu go nawalam, no i już nic więcej nie zrobię, ale to już mówię, to będzie to, co teraz zrobimy, to będą poczynania, które już nas praktycznie zbliżają do kolejnej lokacji, jaką bez wątpienia będzie. No, w sumie sam nie wiem jeszcze co będzie, więc w sumie to ja będę tutaj mówił, ale to już będzie jakaś następna lokacja za chwilę. Jak dobijemy tego Telkina, bo ostatnio też tak było, tylko zobaczymy co ja będę musiał jeszcze zrobić, żeby tam się do tej lokacji dostać. Ale go zabijemy za chwilę. Już ma naprawdę mało życia, więc nie powinno to już nam sprawić większych problemów. Chociaż wolałbym, wiecie, jednak nie chwalić dnia przed zachodem słońca. No skubaniec, widzicie, że się jeszcze trzyma. No i jeszcze tyle życia mu zostało. Tak niewiele. Aha, nie dość, że walnąłem tego głównego gościa, to jest. O właśnie, udało mi się go zabić. Tabliczka z pismem klinowym, no to już chyba wiem, gdzie się udajemy. Dokładnie oświecę was również. Udajemy się do Mezopotamii, bo do Mezopotamia właściwie jest znana z pisma klinowego, więc za chwilę będziemy prawdopodobnie mieli za zadanie udać się, tak jak mówiłem, do Mezopotamii. A tutaj sobie zrobimy. No wolę sobie to poskładać wszystko tutaj w jedną całość, bo no wiecie, no nie może być takiego syfu. Dżidżet Ozyrysa, jakiś lepszy łuk chyba jest niż ten, który mieliśmy. Oj, zgadza się, że jest lepszy. Więc weźmiemy sobie i go wymienimy, żeby mieć w razie czego więcej obrażeń. I gdzieś miałem właśnie cięciwe Artemidy. Na tyle ile można, to na razie ją sobie zakląłem ładnie tutaj. No i musimy teraz, nie wiem, ale tutaj jest jakieś przejście jeszcze, czy nie ma? Zawiesz zimną tabliczkę i spotkaj się z Imhotepem w Tebach. No to w takim razie musimy się udać do Teb, gdzie zaraz się okaże, co będziemy musieli zrobić dalej, żeby się dostać do Babilonii. Gdzie ten Imhotep może być? To jest młody kapłan. Tutaj w tą stronę nie. To raczej będzie przy bramie, która była zamknięta tam wcześniej. Więc no jest i nasz Imhotep. Zadanie główne zaktualizowane na sierpniu Sosa. Wulkaniczna kula. No i na razie to nam wystarczy w zupełności. Aha, Berło Wieczności. To nam na razie dał. Wypełnione zadanie Telkin w Egipcie. Możemy w tej chwili udać się na drogę do Babilonii. No i musimy trochę pewnie stworów znowu powybijać, bo jakby było to możliwe, żeby gdzieś tutaj w pobliżu nie grasowały stwory, których no trochę tutaj w tych wszelakich lasach, na pustyni w ogóle znajduje się co nieliku i co chwilę wybijamy jakieś to co nowe. Dlatego mamy już prawie 26 poziom, chociaż miałbym znacznie większy, gdybym wybijał je tak wszystkie, a nie tak, że trochę zabiję, trochę nie. No ale tak i tak jest dobrze. Już za chwilę została nam właściwie jedna taka taki pododdziałek, że tak powiem, który spowoduje, że później już będziemy mieli następny poziom. 929 zł i oczywiście chore pióro, które przed chwilą zebraliśmy.
No jest słaby w sumie to trochę jest, ale nie ma na co narzekać. Świątynia Hatszepsut. O, i to jest właśnie prawdziwe takie, to z czego kojarzę Dolinę Królów. Tak przynajmniej mi się zdaje, że to powinno być, no, jeszcze taka mgła prawdziwa. Znaczy, no mgła, no to jest właściwie wszystko, no, burza piaskowa, znając życie, ale póki co mogę na niej przebywać, więc nie jest taka mordercza, jak to potrafi być. Oczywiście nie będziemy tutaj wszystkiego skautować, bo to nie o to chodzi. Jak najszybciej chcę się dodać, oczywiście dostać do Babilonii, gdzie, no, mam nadzieję, że też szybko się dosyć z tą Babilonią całą uporamy, więc nawet nie będę wybijał tu wszystkich stworów, które tutaj znajdują się na poszczególnych piętrach, myślę, tej świątyni. I ruszamy od razu do środka i po co tutaj się zabawiać z tymi wszystkimi. I tak poziom zaraz wbijemy i tak, więc relief jakiś. No i właśnie widzieliśmy kolejny poziom. To co właśnie mówiłem, więc za chwilę sobie władujemy umiejętności. Oczywiście pójdziemy w inteligencję, bo inteligencja w tej chwili jest najbardziej mi potrzebna do tego, żeby po prostu założyć nowe rzeczy. Intela. Dobrze, że nam też skacze dosyć mocno do góry ta inteligencja. Tarcza gorąca. Wulkanizacja kula. O, fala płomieni. Na razie w to sobie pójdziemy. Dobrze, że nam też skacze do góry ta inteligencja, bo za każdy poziom, plus jeszcze to, że mamy bonus 12% czy 22% do inteligencji jeszcze dodatkowy, no to wiecie, że to tak szybko dosyć tę inteligencję wbije. I myślę, że tak jeszcze z kilka poziomów będę mógł sobie założyć coś tam jeszcze, co nie mogę w tej chwili. A coś, co mi się bardzo przyda. Więc jest spoko. Aha, za właśnie 160 ileś tam inteligencji mam czapkę, więc no. Tutaj, co tu jeszcze będzie? O, obrzydliwych zombie trochę. Wow, tu już są dwa posągi, czy trzy tego? Będzie masakra. Jezus Mario, ile was tutaj? Trzy aż, no, zarąbiście. Ale na razie widzę, że sobie dosyć dobrze tutaj poradziłem ze wszystkimi. Zwłaszcza ta aura dosyć dużo nam daje teraz do tego ataku i przez to jesteśmy dosyć dobrze tutaj ogarnięci, bo wszystkie stwory, które do mnie mkną, właściwie same spisują się na straty dosyć duże. No, w tym przypadku wszystkie giną. Ale pułapkę ostrzy również rozwalamy, bo to też są punkty. Tu jest druga pułapka ostrzy. Jest jeszcze tam jeden ten posążek, który też zaraz rozwalimy. Bo te posążki mnie wkurzają, znaczy obeliski mnie tak wkurzają. Grobowiec. I tutaj już nic nie ma. No i możemy pozbierać w tej chwili wszystkie tutaj rzeczy, które przed chwilą wypluły tutaj stwory. No i zwalcowano trup również padnął. No ja tutaj niezbyt wiele tracę zresztą. Ja tu się spodziewałem już bossa, a tu jeszcze nie. Ale pewnie za chwilę będę miał też do dyspozycji walkę, znaczy do dyspozycji będę miał możliwość powalczenia sobie z kolejnym bossem. Tym razem będzie to boss pustynny. No bo właściwie zauważyliście, że przed każdą taką przed każdą tym teleportem do innego miasta na pewno będziemy walczyli z jakimś bossem. I to jest właśnie główny mankament tutaj Titan Questa, że przepraszam, nie przejdziecie dalej, jeżeli nie pokonacie tam jakiegoś stwora, który no na pewno no nie będzie taki łatwy do pokonania. Znaczy no po prostu nie będzie tak, że walniecie go ze 2-3 razy i go nie ma, nie? Tylko trzeba będzie trochę się z nim pomęczyć. Ale tu już sobie zeskautujemy wszystko, bo tu już potem nie wrócimy, więc warto tutaj ten akurat moment sobie wyskautować. Mam nadzieję, że to się opłaci. Chociaż no, co już może się opłacić? Mam tego złota dużo. Właściwie mam pełne uzbrojenie, całkiem dobre nawet. Takie jest idealne pod to, co ja tutaj zbudowałem. Tak mi się zdaje przynajmniej, że tak dobrze dosyć zbudowane jest. Bo tak, no, nie no, w sumie jest dobrze.
Jest dobrze na pewno. Dosyć mało tych podków zużywam. Znaczy, no trochę ich zużywam, to trzeba przyznać. Ale nie aż tak dużo, żeby jakoś wybrzydzać, więc jest naprawdę spoko. Te czary dwa mam oczywiście odpalone cały czas, więc będzie nam tej many tam troszeczkę zżerać. Ale no, o tyle jest ok, że jakoś ta regeneracja też jest w miarę sprawna. Znaczy, sprawniejsza jest życia oczywiście, bo w inteligencję ładuje. Nie wiem, jak to jest tam z regeneracją many. Ale jest na tyle dobra, żeby tam czasami kiedyś tylko podka użyć i to wszystko. Tutaj coś ciekawego. O, tylko złoto. I dwa zabalsamowane trupy, które no, już są trupami prawdziwymi. No i teraz będziemy szli niżej. Ciekawe, czy tam już będzie na nas czekał boss, czy jeszcze coś będzie trzeba pokonać najpierw, żeby tego bossa... A, jeszcze piaskowe upiory na pewno. I ogniste chrząszcze. I inne tego typu gówna, których tutaj pełno hasa po całej pustyni. Nie tylko po tej jaskini, chociaż... Znaczy po jaskini, po tym grobowcu. Świątyni. Ale się zastanawiam, co to robią te piaskowe upiory, skoro tutaj właściwie piasku nie ma, one tutaj sobie wyskakiwały, chciały właściwie, no, dziwne trochę, no ale dobra, nieważne. Sterta kości, kolejna i oczywiście piaskowe upiory, a przy okazji jeszcze było jakieś dwa miejsca z boczków do przeglądnięcia, więc sobie też je tutaj ogarnę. Posąg strażnika z piaskowca, ładnie się rozpadają. Trzeba przyznać, że się ładnie rozpadają i dosyć szybko padają ogólnie. Tutaj też ładnie padają, na szczęście te tutaj z tej strony widzę, że bo to one są tak symetrycznie mniej więcej zrobione, więc z drugiej strony będzie podobnie i już nie są tak jak zrobione jak tamte wyżej. Więc przynajmniej nie kopiują lokacji, znaczy poszczególnych odnóżek. Tylko zrobili je tak, żeby były no podobne, ale nie takie same. Przynajmniej tyle dobrego. Coś tu było w ogóle ciekawego? O, kuferek. Myślałem, że tu przyszedłem sobie na darmo. No dobra, tutaj też nic ciekawego nie znalazłem. I możemy udać się w dalszą podróż. A czy coś dalej jeszcze znajdę? W sali Prometeusza. Prometejska sala. Nie wiem, co to... Sala Prometeusza robi... Czemu nazywa się Prometeusza, skoro Prometeusz, a Hatshepsut to są w ogóle dwie osobne mitologie, bo Prometeusz to jest mitologia grecka, a Hatshepsut to egipska, więc co to ma znaczyć w ogóle? Ja się pytam i zapytuję. Czyżby już za tą bramą był boss? Więc ja sobie jeszcze użyję portalu. Korzystając z okazji, dokupię sobie jeszcze trochę mikstur, bo nigdy nie wiadomo, czy mi się jeszcze tam nie przydadzą. Znaczy, no na pewno się przydadzą, ale wolę mieć ich tam trochę w zapasie i w ogóle, więc w szczególe. O, tutaj będziemy ten tiarę potem kupować oczywiście. Znaczy, kupować. No, założymy ją sobie później, ale... To dopiero jak ładuję z nią 158 inteligencji bodajże, bo tyle trzeba było. No i wszystkich knurek mamy na tyle chyba teraz, żeby już pokonać tutaj bossa, jakim bez wątpienia będzie, zdaje się, jakiś większy potwór, jak to zwykle bywa. Aha, to jeszcze inne drzwi są. Czyli pewnie dopiero tutaj. No właśnie, Lord Piaskowych Upiorów. Aha. No to kozacko. Lord tego badziewia. Tu trzeba będzie uważać. Nie lubię tych piaskowych upiorów, ale tutaj na razie nie jest tak źle. Chociaż widzę, że strasznie szybko mana teraz będzie schodzić. Jak będę ładował z tych wszystkich tutaj czarów. Ale nie jest źle. Lord Piaskowych Upiorów. Koszmar pustyni. To go ze wszystkiego tutaj trochę szpecę, tu z tej kuli, tu z tamtej. Ciekawe, czy coś ciekawego od niego wypadnie, czy też po prostu go zabije i nic ciekawego z niego nie będzie.
Zaraz się dowiemy zresztą, bo no, nawet szybko traci to życie. Nie jest tak, że muszę się ileś tam minut męczyć z nim, tylko od razu kasuję go z dosyć dużym zapasem jeszcze życia. Fakt, że się trochę leczę, ale on nie jest tak źle. Dobra, padł. Nic z niego samego nie wypadło. Natomiast on sam padł. Wow, tam już coś jest. Oblicze jakieś czegoś tam. Oczywiście najpierw skautujemy tu każdą możliwą skrzynię, bo mógłbym coś przegapić. No właśnie, na przykład esencję cięciwy Artemidy, która będzie przydatna jeszcze do łuku, który będę miał zaraz maksymalnie zaczarowany. Cyk, cyk, cyk. I wchodzimy teraz tutaj. Tutaj jest brama zamknięta. Takie trochę nawiązanie do pewnego filmu. Zdaje się, że to się nazywało Kosmiczne Wrota, coś takiego, tak? No i to właśnie taki teleport mi się kojarzy właśnie z tym. Znajdź i obroń sierp Kronosa. Idź szybko. Czyli tutaj już nic od niego się więcej raczej nie dowiemy. No to idziemy szybko. Tutaj odpalimy sobie jeszcze teleport. Właściwie za chwilę będziemy mogli skończyć odcinek, bo będzie w telewizji. Wow, co tu się jeszcze dzieje? Wow, stwory! Będzie w telewizji pewien mecz, który chciałbym obejrzeć, więc za chwilę się z wami pożegnam, żeby ten. Znaczy, odcinek będzie już tak w miarę taki, żeby go móc wrzucić, bo będzie gdzieś około 20 minut. Więc to jest tak standardowo, ile ja nagrywam filmiki do Titan Questa przynajmniej. Ich cen przepływów. No to jeszcze tutaj sobie dokopiemy kilku stworkom. No i właściwie na tym etapie zakończymy. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii.